Środa, 3 stycznia, Anna Tawaka. Dzień dobry, zapraszam na Silesia Flash. Mężczyzna uzbrojony w nóż ranił w Częstochowie 2 osoby. Do ataku doszło w zakładach mięsnych. Policjanci byli zmuszeni użyć broni. Do szpitala trafili 2 ranni mężczyźni i agresor. Około godziny 9 otrzymaliśmy zgłoszenie o agresywnym pracowniku jednej z firm zlokalizowanych przy ulicy Wyszyńskiego w Częstochowie. Ze zgłoszenia wynikało, że jeden z mężczyzn zaatakował nożem 2 innych współpracowników. Gdy policjanci dotarli na miejsce, napastnik ruszył też na nich. Nie reagował na polecenia mundurowych, nie chciał też odrzucić niebezpiecznego narzędzia. W celu odparcia ataku jeden z policjantów użył w stosunku do agresora broni służbowej, raniąc go w nogę. Zarówno napastnik, jak i 2 poszkodowane przez niego osoby trafiły do szpitala. Wyszłam sobie tutaj na balkon i w tym momencie właśnie widziałam, jak jakiś pan wychodzi trzymający się za brzuch, więc myślę, że to był ten pan, który został gdzieś tam dźgnięty nożem. Wsiadł w pogotowie, pogotowie chwilę później odjechało. I zaraz dosłownie za tym pogotowiem przyjechała policja i policjanci wybiegli i padły strzały. I w tym momencie no, zrobił się popłoch bardzo duży, więc ci wszyscy ludzie gdzieś tam wybiegli. Ja słyszałam coś takiego, rzuć broń, ale myślę, że to chodziło o ten nóż po prostu, tak? Coś takiego, żeby rzucił i w tyle właśnie wróciłam do domu, nie wiedziałam, co się dzieje. Nie? Później obserwowałam sobie przez balkon, no to tak jak mówię, później właśnie na noszach ktoś wyjechał, później ten pan wychodził. Faktycznie długo to trwało od momentu, jak te strzały padły, jak ten człowiek wyszedł. Myślę, że chyba był agresywny, tak przypuszczam. Gliwice nie chcą oddać karetki. Zamiast ambulansu z lekarzem mają być tylko zespoły złożone z ratowników medycznych. Miasto apeluje, a województwo wyjaśnia, że dzięki temu rozwiązaniu zwiększy się liczba zespołów ratownictwa medycznego w całym regionie. Łukasz Kądziołka. Gliwice mają dzisiaj 6 karetek pogotowia, ale wkrótce może być o 1 mniej. Na to władze miasta się nie godzą. Mamy takie sygnały, że no jest problem z karetką, z wezwaniem karetki. Dodatkowo miasto może zostać pozbawione jedynego zespołu specjalistycznego, czyli z lekarzem na pokładzie. To nie tylko zmiana litery z S na P na boku pojazdu. Zespoły w Gliwicach będą się składały wyłącznie z ratowników medycznych. W całym województwie może zostać zlikwidowanych w ten sposób 10 karetek specjalistycznych. To nie jest tylko kwestia Gliwic, ale również powiatu gliwickiego, wszystkich gmin, które są właśnie na zachód. Uważamy, że ten zespół ratowniczy specjalistyczny z lekarzem powinien w mieście pozostać. Zwłaszcza, że w Gliwicach znajduje się skrzyżowanie autostrad i dochodzi tu do wielu bardzo niebezpiecznych sytuacji na drodze. Tak zwane eski, kiedyś nazywane erkami, często przyjeżdżają jednak bez lekarza i okazuje się, że karetka jest specjalistyczna tylko z nazwy. Jest problem niestety z tym, żeby ci lekarze w tych karetkach się znajdowali i jeździli z pacjentami. Zakres obowiązków natomiast, jeżeli chodzi o ratowników medycznych czy lekarzy w systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego jest praktycznie, można powiedzieć, ten sam. Więc tak naprawdę tutaj pacjenci nie muszą się obawiać. Skoro dla pacjenta nie ma znaczenia, jaka karetka przyjedzie, to nie powinno to mieć znaczenia również dla władz Gliwic. A jednak miasto nie chce planowanych zmian. Jak podkreśla Śląski Urząd Wojewódzki, ostateczna decyzja jeszcze nie zapadła, a niektóre gminy już zaakceptowały taką propozycję. Karetek. Przecież karetki będą, tak? One będą karetkami P, a oprócz tego jest pewna wartość dodana. Tą wartością dodaną jest to, że będziemy mogli utworzyć dodatkowe zespoły. W tej sytuacji byłyby to 4 dodatkowe zespoły dla całego województwa. Zgodnie z wymogami ustawowymi w województwie na 10 karetek podstawowych ma przypadać 1 karetka specjalistyczna. Po zmianach w całym regionie ma być 18 takich zespołów, a tych złożonych tylko z ratowników 153. Nowy rok i pierwsza poważna zmiana dla mieszkańców województwa. Od początku stycznia zakazane jest używanie kotłów na paliwa stałe wyprodukowanych pomiędzy 2007 a 2012 rokiem. Kopciuchy są zabronione w niemal połowie Polski. Kara to nawet 5000 zł. Szacuje się, że w całym kraju do wymiany pozostaje jeszcze 3 miliony pieców o najgorszych parametrach. Łukasz Kądziołka. O smogu już nie jest tak głośno jak kilka lat temu, między innymi dlatego, że jest go nieco mniej. W przeszłości było inaczej. Że był na przykład
bez smogu jeden dzień albo dwa dni. I to, no to był, no to, to był zupełny dramat. W Rybniku, który do niedawna znajdował się w czołówce niechlubnych rankingów zanieczyszczenia powietrza, w minionym roku było 16 dni smogowych, a w 2017 roku prawie 100. To wtedy weszła w życie również uchwała antysmogowa, dzięki której stopniowo znikają kopciuchy. Dobrze zaplanowane te terminy. Dwa lata temu pozbyliśmy się najstarszych kotłów kopciuchów w województwie śląskim. Od początku tego roku nie można używać tych kotłów, które zostały wyprodukowane między 2007 a 2012 rokiem, a za dwa lata no, zupełnie kotły kopciuchy odejdą w zapomnienie. Wtedy w użyciu będą mogły być tylko te kotły najwyższej klasy. Jak wynika z doświadczenia rybnickich strażników miejskich, to właśnie nie palenie byle czym, tylko w starych piecach jest teraz największym problemem. Spośród tych ponad 3000 kontroli ujawniliśmy ponad 200 nieprawidłowości, czyli w ponad 200 przypadkach nasze kontrole ujawniły to, że wykorzystywany był piec, który powinien dawno zostać wyeliminowany. Im więcej kontroli, tym większa szansa na wyeliminowanie kopciucha. Miasto w mieszkaniach komunalnych eliminuje te swoje od kilku lat. Dziś mamy ponad 4000 mieszkań, w których zostało nam 500 kotłów do zlikwidowania. No i to wszystko. Jednak nie oznacza to, że problem smogu można uznać za rozwiązany. Nadal w wielu miejscach powietrze powinno być znacznie lepszej jakości. Ten cel uda się zrealizować tylko dzięki ciągłemu sprawdzaniu, czym i w czym palą mieszkańcy. Szaleńczy pościg za złodziejami paliwa między Żorami a Tychami. Uciekinierzy pędzili z szybkością 170 km na godzinę. Policjanci musieli sięgnąć po broń. Młodzi ludzie zatankowali na stacji w Żorach, po czym odjechali bez płacenia. Patrol policji zauważył ten samochód w Suszcu. Mundurowi próbowali podjąć interwencję, ale kierowca zaczął uciekać. Pościg prowadził po obwodnicy aż do drogi krajowej numer 1 w kierunku Tychów. Do akcji dołączyły kolejne patrole. Kierowca pędził nie zważając na znaki czy przepisy. Spowodował kilka kolizji, wyprzedzał z prawej strony, zajeżdżał radiowozom drogę, a nawet usiłował zepchnąć policjantów z drogi. Jechał piorunująco szybko, momentami dobijając do 170 km na godzinę. Mundurowi sięgnęli po broń. Uciekający samochód wypadł z drogi, lądując w rowie. Policja zatrzymała 4 osoby. To 2 kobiety w wieku 19 i 21 lat oraz 2 mężczyzn w wieku 19 i 28 lat. Wszyscy byli trzeźwi, ale w samochodzie znaleziono marihuanę. A na koniec ogromna dawka słodyczy. Odwiedzający śląskie zoo mogą już zobaczyć małe lwiątka. Kociaki wychodzą już na wybieg. Zoo chwali się maluchami, które przyszły na świat we wrześniu. To pierwsze od 21 lat narodziny lwów w śląskim ogrodzie zoologicznym. Ogród zoologiczny zachęca do zobaczenia 4 przeuroczych lwiątek. Wychodzą już na wybieg, szaleją i rozrabiają, jak na pełne życia maluchy przystało. Dotychczas w śląskim zoo przebywały 3 osobniki lwa angolskiego. Stado składało się z 1 samca i 2 samic. 4 lwiątka przyszły na świat 2 września. To 2 samce i 2 samiczki. Lwy angolskie są podgatunkiem zagrożonego wyginięciem lwa afrykańskiego. Małe lwy zamieszkały z mamą w nowym budynku. Budowa nowej lwiarni pozwoli na uczestnictwo śląskiego zoo w programie hodowlanym lwów. Śląski Ogród Zoologiczny stanie się dzięki temu 3. na świecie ośrodkiem rozmnażającym lwy angolskie. Taka była środa. W imieniu Rafała Kuliga zapraszam jutro. Do zobaczenia.